What is up, YouTube? What is up, family? We got a little bit of some Polish music this time. We got Kuba, who I've heard before. He's amazing. And Natalia, who's also amazing. And this one is called, oh boy, Dumka na dwa serca. How did I do there? How's that? It sounded good. It almost sounded like I could go to Poland and communicate with everybody. No. Okay. Anyway, let's check it out. Let's see what's going on. Let's do it. Mój sokole, chmurno oki, pytaj o mnie gór wysokich, pytaj o mnie lasów mądrych. Pytaj o mnie nurtów bystrych, pytaj o mnie kwiatów polnych i uwolnij mnie. Jest Kuba. Mój miły. Jak mam pytać gwiazd w niebiosach, są zazdrosne o twój posag. Cztery skrzynie i o dobroć twą. Mój miły, jak mam pytać innych kobiet? Serce me odkryją w tobie i choć wiedzą, nie powiedzą, nie odnajdę cię. Wow, beautiful. Przez kurhany spopielałe, przez hutory w ogniu całe, snu już nie znam, step odmierzam, by odnaleźć cię. Mój miły. Jakże pytać mam księżyca. Wow. Się kocha w twych źrenicach, słońce zgoni, step zasłoni, nie odnajdę cię. Mój miły, jakże pytać mam kozaka, co na miłość chorą zapadł, on by z żalu świat podpalił, gdyby stracił. These guys are great. I love them. They should do this together. Oh, guess what? That's why they are doing this together. But this is a match made in heaven. This is how it should be. There was no other way. It had to be Kuba and it had to be Natalia. And are they dating? Anyway, together they're perfect. Watch, you guys are gonna be like, oh, they're like cousins. Like, okay, I'm sorry. But anyway, they should be dating. They should be married. This is perfect. They should never separate, ever. They need to produce this kind of music together forever. Do you agree? Okay. I'm just saying. Damn, I didn't realize Natalia had so... Damn, she got some good vocals, man. I mean, I knew Kuba does. I also knew Natalia, but man, Natalia's showing me something... A little more than usual on this one. Man, they sound good together. Gdyby stracił cię, jakże pytać mam księżyca. On się kocha w tych granicach. Słońce zgoni. Nie.
damn, you guys are good. My wpatrzeni, zasłuchani, tak współcześni, aż do granic w ciemnym kinie pokryjomu ocieramy łzy. Oh my God. That was beautiful. Why is there so much left to this video? Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Kozielski, reżyser studia Akantus i Kuba Jużyk, cześć! Który razem z Natalią wykonał piosenkę Dumka na dwa serca z filmu Ogniem i Mieczem, taki klasyk już właściwie polski. Oh, that's a Polish classic? Tak. Który był też oczywiście sporym wyzwaniem. But that's not what they just sang. Wait a minute. Oh, yes it is. Z filmu Ogniem i Mieczem. So that was an excellent song, no joke. Ten taki klasyk już właściwie polski, który był też oczywiście sporym wyzwaniem. Kuba wrócił znowu po przerwie. Challenge. What challenge? They killed that. They killed it. That was no challenge. They did that no problem. To była ta piosenka. Ja to mam cały czas przerwę, to odpoczywam po prostu. Nabieram sił. To była ta piosenka, o której mówiliśmy przy okazji Zrobić z Was Mężczyzn, że już nad nią pracujemy. Trochę nam zajęło przygotowanie jej ostateczne, ale się udało. Jak wiadomo, zawsze muszą być jakieś kłody pod nogi rzucane. Tak było też w tym przypadku, dlatego za obsuwę Bartek bardzo serdecznie przepraszam. Dokładnie tak. I love that they got, you know, he's Kuba's a funny guy, you could tell, he's got a good personality. A, dobra, okej. Okay. To było miejsce na mój żart. Słuchajcie, standardowo dla tych, którzy nie wiedzą, koncertujemy. Wszelkie informacje na ten temat www.akantus.info/bilety. Zbliżające się recitale to Krzyżówka w Jeleniej Górze w Warszawie, czyli recital Karoliny Warchoł i Adriana Wiśniewskiego i recital Kuby Jużyka w Gdańsku 26 czerwca. Kuba, słuchajcie, wystąpił ostatnio w serialu Disneya nowym. Lwia Straż wystąpił w tym sensie, że nagrał polskie wersje językowe dwóch piosenek, których można posłuchać na Spotify'u na pewno, można kupić Na tym, na Tidalu też można posłuchać, bo sprawdzaliśmy. Można kupić, co to jest nawet w ogóle Tidal? Tidal to jest taki odpowiednik... Można w Empiku kupić płyty, można posłuchać, śpiewa piosenkę Nadchodzi Lwia Straż, tak? Nadchodzi Lwia Straż. Która jest zresztą też końcówką tego serialu, na końcu serialu zawsze jest grana piosenka. Więc słuchajcie, no wielki sukces, po tylu latach nagrywania... Man, they speak fast. There's one thing for sure. I could never speak Polish, ever, because it would take me 10 years to learn one sentence. Na Disneya udało się właściwie kogoś z naszych... Ale tam jeszcze jest jedna piosenka moja, numer 14. Ktokolwiek dzwoni, to prosimy... Halo? Cześć, mogę zadzwonić za chwilę, bo nagrywamy jeszcze gadkę. Kto dzwoni? Zadzwonię za chwilę. Kto dzwoni? Kaja. Karolina, możesz nie dzwonić, jak nagrywamy teraz gadki? Jak się to mówi? Koniecznie zapiszcie się na subskrypcję. Aha! Moi drodzy, jeżeli jeszcze tego nie zrobi... Yes, absolutely subscribe. Okay, look, they're gonna talk a long time, I got a feeling. Yes, 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 all their work. Yeah. Okay. They got songs, they got things, but then again, this is probably very old already. So, this is probably... None of that is relevant at the moment, you know what I mean? It's in the past. That's my guess. Anyway, guys, there you have it. I mean, Natalia, she went crazy on that one. And Kuba always go crazy. He's always amazing. Every song I've heard him sing, the guy's incredible. So anyway, there you go, man. Dumka na dwa serca. I really feel like I'm saying that right. You guys are probably like, nah, you're not saying it right. Anyway, guys, I tried. All I know, I enjoy the music. I enjoy Kuba. I definitely enjoy Natalia. And they're great together. So whatever you guys do, don't stop. Take care. Peace out. Have a good night.